zero prywatności. Ale to jest właśnie przebudzenie Kazia, który ukradł Wojtusiowi śpiwór. Kto? No ty. Nie, to nie ja. To nie ja. To był śpiwór? Ale to nie ty. Czerwone czy białe? Nie wiem. Polejcie czerwonego. Muszę się odlać. Polej. Polej mu. Polej tego czerwonego. A nie, nie. Ja chociaż... Mówię, a wy już jesteście wyleczeni. Żałon truszy, wiesz? Cześć się tam żurawi, nie wypuszczajcie wszyscy. No. Jak uwiecznie, to sobie zobaczycie. Ściema, że głowa boli, a tu widzę, że jest napisane czwarte. Wiesz co, mogę ci to najwyżej rozpuścić w winie. Ej, dziewczyna, od składku wino i nie leć. Człowiek nie wielbłąd pić musi. Jesteśmy na Costa Lumze. Tak wygląda startowisko, bardzo fajne, trawiaste. No i jest dzisiaj żagielek z elementami termiki, która w ciągu dnia, mam nadzieję, się usili. Może za tym razem, ale trochę to wariackie jest, co robi. Ale może, może, uwaga, może. Chłopie, uwaga, uwaga, będzie. Udało mu się w końcu. Tamto miałem fajniejsze, tylko oczy. Dziewczynka startuje na Airwave Wave. I od razu ma wyjazd. Wojtuś już prawie gotowy. Drugi Wojtuś też. Kazio czeka, się miejsce zwolni. Tutaj szpeją kobitkę. Do tandemu. Borewicz w powietrzu i daje na lewo. Jedyna słuszna decyzja. Z prawej topią, z lewej idą w górę. I Wojtuś, i przepiękna Simba. Jest, wyprzedziła go, ale dał sobie radę. Szuka podnóżka i już jest heja. Łagodniejsze niż na Campoflocie, tam było tak dosyć stromo. A Wyrecki jest tu w słońcu się schował, a to Messerschmitt. Ale przybył na start. Mario! I pewnie to planuje, bo ścichło. Udany. Advance, advance. Poszli, poszli.
A Wojtuś żebrze na przedpolu, ale ma dobrze, bo się lekko wznosi. Jest, Wojtuś chyba będzie żył, uratowany. Oj, 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 troszkę z prostej, ale bez problemu, pięknie. Na seraku oczywiście, Wintechu. Teraz na odpowiedni moment czaj się. Kazio! Team Stasiak Polska. I jest Kazio w powietrzu. A nasza Basieńka obserwuje. Następny tandem Advansa. Bibeta 1. Jak mi tutaj podpowiada pan instruktor. I Mario is airborne. No i Mario sobie piękną pozycję przyjął, nóżka na nóżkę. Krasnystaw górą, Wojtuś jest najwyżej i pewnie odchodzi na Col di Serai. Mario nawiera, też nawiera. Szuwar się rozkłada. A Wojtka nie widzę, wytłumaczcie mi, może go przyciągnę. Tutaj, ale już ma dobrze. No, ma dobrze. Ma wyjazd. I to ładny ma wyjazd. Tak ma być! Mówi się torbi. Torbienie w torbie. Torbienie w torbie. Szuwarek. Jest okej. Oj, front będzie. Ach. To bezpieczne skrzydło. Starszy dziadek. Michał odpala. Chyba się skończyło. No i lądowisko Semonzo. Wydaje mi się, że tam widzę Wojtusia bardzo wysoko, który wraca właśnie z Simy. Był w swoim kochanym żlebie, o tam. Tam go widziałem, jak tam kręcił. Tam klienci jeszcze wiszą wyżej w chmurach. Tu właśnie wylądował gradient żółty na podejściu. Tandem Advansa Bibeta 1. A żeby byłoby najciekawiej, to Wojtunio znowu wrócił nad Castalungę. Czyli zaliczył dzisiaj ze 40 km, lepiej 50. Zrobi nawrót i kolejny raz poleci na Simę. Puścił cię pan ten? Pan kierownik zawodów? Tak. Nas nie chciał puścić. A ja musiałem przeczekać. Wolno, wolno, blisko jedziemy, a tu do rowerzyści uwaga. Podaj wysokość, powiedzmy. Podaj wysokość. Jest nagrywany. Uśmiechaj się, bo jesteś nagrywany. Jesteś w ukrytej kamerze. Widać, widać jak macha. Grzebał, a Kazio to jest w stratosferze nad Castalungą. No Mario ładnie nabiera też. Wojtuś się nie poddaje. Szuwar odpada, bo jest głodny, ląduje. A Szuwar znowu uszy. Po raz kolejny. I zaraz będzie krzyczał, że może mu się uda wycentrować duszenie. Szuwar na ziemi. A Mario w stratosferze.
Pięknie odbudował wysokość Mario. Pięknie. Wojtuś wylądował. Kazio ma już dosyć lotów stratosferycznych. Wisiał w powietrzu ze 3 godziny. I na uszach schodzi. Świetnie. Jakiś niedolot 20 metrów. Poproszę Mario o wrażenia, co czuje przelotowiec po wylądowaniu, po tylu godzinach lotu. Wie co, czuję cholera jak... Opowiedz, widzę, że... Darniesz, widzę, że ci... Wytrafił. Wytarmusiło cię trochę, tak? Takie są zrywy w górę, hop. Wszyscy dzisiaj to mówią. Jedynym problemem jest wylądować. Jezu, no ja już tutaj byłem 70 i mnie furnęło w górę z powrotem. Ale pięknie chciałem ci powiedzieć, przeleciałeś z tej Castalungi. I tutaj nad kościołkiem się wykręciłeś. Pięknie, i myślę, że zrobiłeś przewyższenia z 800 metrów. Już miałem sobie dać luz, ale nie, warto przebycia nie mieli. Jasne, i tak trzymaj. To właśnie o to chodzi. Już potem to się trochę bym zesrał dalej, bo darło w górę, widzę też lotnię pode mną, a zaraz potem jest chmura, a chmura to nie dla mnie na razie, nie dzisiaj. Ale jest czat. Ja zdaję tylko pi 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 pi. Dobrze, że nie było piątek, albo przynajmniej nie spojrzałem wtedy na wariał, mi się zeszło. Glide. Poproszę na świeże wrażenia. No piękny lot. I na koniec wspaniały dup landing. To był dup landing piękny. Ale za to jak ładnie się wygrzebałeś. Widzisz, Kaziu, mówisz, że dzisiaj niedziela, trzeba do kościoła. Przecież nad kościół i kościół zajrzałem ci tutaj... do wieży. Zajrzałeś do wieży i dostałeś kopyto w górę i znowu w kosmos. Wróć, wróć, wróć. Wróć. Marmio. Armando, nie odjeżdżaj. Jest okej. Poleciały, tata. Oj, 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 oj. Oj, 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 Armandino! Go, go, go! Czy że Gierek taki? Taki. Jezu. Dobrze jest! Całkiem łatwo parapendyczny. Pięknie, tak lądują instruktorzy. Krótki parapendyczny. Tak ląduje Armando. Brawo, brawi! Tak, brawo, brawo! Brawo, brawo! Co za pozycja? Ej, lecz idzie. Lecimy tam. Ale tak utopi, zobacz, tu jest. Coś umie latać. Możecie, czego mnie tak płaszczy?
tę suknię mała noc taka krótka, popatrz zaraz świt. Rozpuść włosy, jeśli tego chcesz. W twoich oczach widzę rozkosz, chociaż twoje usta mówią nie. Zdejmij suknię, proszę cię. Że świat zwariował, że ludzie wszyscy wkoło z życia chwią. Pewnie masz rację, kto to wie. Twoje ciało pachnie grzechem, mówisz, ale ja nie słucham, nie. Zdejmij suknię, proszę cię. Czy możesz już zaufać mi? Nie wiem, bo świat zwariowała, twoja gładka skóra w półmroku lśni. Zdejmij suknię, pomóż mi. Mario nas szuka? Nawet jak nie szuka. Nie pytajcie. Coś nam zrób zdjęcie. Ty masz 4,2 metra pikselam. O gondolki teraz. Do kanału. I chlup.
tutaj są boczki. Komu dobra, nie chcę mówić. To co? To koszulka, to 5 euro. Dlatego zaniedbane, bo nikt nie chce mieszkać. Po śmierci. Tędy schodzimy, czy idziemy przez most? Nie wiem, ani tego mamy już. Przestraszyłem na pamięć. Ja bym to próbowała na to, co mogę. Wiesz jaki? Przy połowie, no. Jak jest fajnie? No i co, zrobić zdjęcie z dołu tego? Ja mam. To tramwaje. To ja tu będę. To już leci, dobra. On wpadł na ten pomysł. Chyba umiem wywijać do patyczkiem. Dzięki. No i zbliżamy się do najpiękniejszego placu Wenecji, plac Świętego Marka. Auto.
Ich tu jest, nie wiem, tysiące, jak nie miliony, kurde. Dobrze, że to nie szczury. W pierwszym miejscu to jest właśnie Bazylika Świętego Marka. I ten budynek? To jest Pałac Gązów. To jest po prostu stawiane no, na pierwszym miejscu, jako zabytek. Mamy jakąś tą ciasteczkę, ale zrobić nic. No czekaj, no to już rękę wciągnęłeś, już był. No nie dadzą przejść tego gołębie, bo ja się rozdepczę. Tamto. Most West. Pałacu Dozu, tak? Teraz chodzę, pan nie wiem, że jest nada. Widzisz, go łapiesz znowu? Dzisiaj jak poniesiesz kamerę. Nie, nie, to ten placek. I oto tym sposobem dotarliśmy na Adriatyk. Tak jest. A tu jest wybrzeże inne niż nasz. Same hotele wzdłuż plaży. Ale nie dotykam do piachu. Ja też, trochę. No, nogą dotknął. Ale dalej się nie da. Wpadłem na mieliznę. Ale jeszcze kawałek. My prosto z Egiptu. Witamy, witamy. Buongiorno, buongiorno. Żeby uspokoić sumienie. Zegarka szuka? Gdzie to mówię? Chociaż z drugiej strony, tak samo myślałem od twoich muzykach. Spadły ci do wody? Nie. Na łące takim. Na łące takim zaujebistej, gdzie tam zapędem latają z dwóch kluczyści. To tam jest taki prawie, nie? Ja zegarek zgubiłem. Aha. Och jak. Ale by zasuwał. Och jak szczypie. Wow.
Dobra, dobra.